Cześć, witajcie w trzeciej części poznawania szybownictwa w open source'owym symulatorze FlightGear. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuowali tutaj, no w końcu wystartujemy. Także jestem tutaj ponownie odpalony w nowym targu szybowcem ASK21. No i na dzień dobry włączę sobie tutaj pewne opcje. Dajmy sobie Ground Services. Włączmy sobie trzymanie skrzydeł, żebyśmy byli tutaj wyprostowani. Włączmy sobie tutaj zasilanie. No ciekawe, pierwszy raz mi tutaj pika, że mam noszenie. Mam chmurę nad sobą w sumie, może dlatego. Czyli na dzień dobry jestem w kominie. To dobrze, będziemy mieli chyba dobry start. No dobrze, może że na razie to, żeby nam tutaj nie pikało. Bo jeszcze tak, sprawdzimy sobie przede wszystkim pogodę. Tak, że, dla pewności, żeby się upewnić, że mamy High Pressure Region, czyli właśnie region wysokiego ciśnienia. Jeżeli weźmiemy sobie w zaawansowane, tak, ja tu jeszcze w ogóle w ścisłości używam Detailed Weather. Myślę, że najlepiej do szybownictwa użyć tak tej szczegółowej pogody. Z tego co wiem, to można też chyba używać Basic Weather, ale to może działa gorzej, tak, ta termika. Tutaj mamy właśnie najlepsze odwzorowanie termiki we FlightGear w tej pogodzie Detailed Weather i upewniamy się, że mamy tutaj zaznaczone General Thermals, czyli generowanie termiki. Tutaj cienie chmur też warto sobie włączyć, żebyśmy widzieli, gdzie są chmury mniej więcej. I mamy też Terrain Effects włączony. Tak, tutaj dwa suwaki są bardzo ważne. Mamy Convective Conditions, czyli warunki konwekcji, czyli tworzenia się właśnie kominów termicznych. I tak, jeżeli chodzi o pozycję maksymalnie w lewo, to mamy bardzo silne noszenia i kominy dosyć wąskie. A im bardziej ten suwaczek będzie szedł w prawo, to komin będzie bardziej rozleglejszy, ale będzie miał mniejszą siłę noszenia. Możemy sobie tak ustawić, no ja mniej więcej tak sobie ustawię, może tak 1/4. No można też tak dla początkujących się zaleca może w połowie sobie to ustawić, żeby też nie było tak trudno znaleźć komin, żeby w niego trafić, bo z kolei zbyt bardzo w prawo może oznaczać, że będziemy mieli dosyć słabe noszenie i ciężko będzie nam się tutaj tak no wzbijać, po prostu uzyskać dobre wysokości lotu. I mamy turbulencję, tak? Możemy sobie też ustawić, jak silna ma być turbulencja. Oczywiście w prawo to jest bardzo silna, a w lewo to jest słaba. No ja ustawię sobie tak troszeczkę sobie dam do prawo, żeby było ją czuć, tak? Żebyśmy odczuli, że jest jakaś turbulencja. Resztę suwaków w sumie możemy zostawić bez zmian. I takie coś zatwierdzam. Ja nie będę zatwierdzał, żeby mi się ta pogoda nie zmieniła, więc bo jak no damy teraz OK, to on przeładuje pogodę, te chmury mi się inaczej ustawią. Więc na razie sobie zostawię tak jak jest. I zobaczmy sobie środowisko czas, tak? Tutaj mamy godzinę 14 i 6 minut. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, we FlightGear ta pogoda jest tak zaimplementowana, że największy pik termiki, czyli największych sił nośnych mamy około godziny 15:30. Później ta termika słabnie, ilość też tych termik też jest już redukowana. A największy szczyt termik, ilość termik pod chmurami znajdziemy właśnie od południa do właśnie mniej więcej tych, no mniej więcej w tych godzinach, tak? Więc najlepiej sobie właśnie tak wystartować no od południa, powiedzmy patrząc, tak, czyli 12, 13, 14, te godziny będą całkiem spoko na szybowanie. I zobaczmy sobie jeszcze tak, upewnijmy się, że mamy tutaj paliwo i ładunek. I coś to okno mi się nie chce odpalić. Co za feller. Co się dzieje? No jestem w wersji deweloperskiej FlightGeara, może dlatego. Ale widzieliście to okno w poprzednim odcinku. Tam musimy się upewnić, że mamy odpowiednie, tak, ciężar odpowiednio ustawiony, że Center of Gravity, czyli środek ciężkości, jest też w obwolucie. No i to wszystko możemy w tym okienku sprawdzić, które mi się teraz nie chce uruchomić. Ajajaj. No dobrze, nie pokażę wam teraz tego okienka, niestety, chyba że ono jest, ale niewidoczne, bo czasami to się zacina, no ale chyba się nie włącza to okienko. No i też mamy podpiętego Exisora, tak, programik zewnętrzny, który jest też używany w realnym tutaj lataniu, no w sumie dla szybownictwa głównie, bo to pod to jest dedykowana aplikacja dla szybownictwa. Tu mamy alercik, że jesteśmy w strefie kontrolowanej, tak, to jest ta strefa. Możemy ją zatwierdzić na dziś, żeby już nam tutaj więcej się nie alarmowało nas o tej strefie.
Jeżeli chodzi o konfigurację, upewnimy się w config szybów, że mamy wybrany nasz statek powietrzny. Tu mam aktywny napisany i to znaczy, że on jest wybrany. Musimy tutaj kliknąć wybierz. Wtedy dopiero jest ten szybowiec aktywowany. Ja o tym troszkę zapomniałem, pokazując tą konfigurację, że trzeba jeszcze kliknąć tutaj wybierz, żeby to aktywować. Także myślę, że tyle. Jesteśmy gotowi do szybowania. No i właśnie ja na dzień dobry się rozglądam, jak wygląda niebo i gdzie mam chmury, które no powiedzmy mógłbym atakować zaraz po wystartowaniu i nawet mamy fajną chmurę nad nami. I myślę, że tu możemy szukać właśnie kominów przy takich dużych chmurach, tak jak ta na przykład chmurka też ładnie wygląda. Jak mamy mniejsze chmurki, o na przykład coś takiego jak tutaj, to tutaj raczej bym termiki nie szukał, tak? Tutaj jest to chmura za mała. No a te wszystkie te chmurki też wyglądają całkiem spoko, ale taka najbliższa chmura to myślę, że tu jest tu nad lotniskiem. Tylko musiałbym zawrócić zaraz, albo tu wykręcimy w prawo, może na tą chmurę i tak będziemy tam szukali komina termicznego. I jeszcze polecam uruchomić sobie tutaj pliczek dokumentacji Local Weather HTML, gdzie sobie zobaczymy cały algorytm, jak jest zaimplementowany dla Local Weather. Ja to pokazywałem wcześniej, ale warto jeszcze tu sobie przypomnieć w ramach szybownictwa, jak wyglądają tutaj kominy termiczne i tutaj jak się tworzą, o jakich godzinach, więc warto się z tym zapoznać. Ale zobaczmy sobie komin termiczny, jak wygląda. Tak, tutaj mamy ziemię, powietrze się unosi do góry, tworzy się komin. Na górze jest zwieńczony przeważnie chmurą, ale też niekoniecznie, nie zawsze musi się tworzyć chmura. No i komin ma też takie wcięcie osy. Tu widzimy przekrój z góry, czyli na obrzeżach mamy turbulencję, czyli jak będziemy wlatywali na przykład w taki komin, to najpierw doświadczymy turbulencji, później mamy sink, czyli duszenie, będziemy tutaj tracili siłę nośną, a dopiero jak lecimy w sam środek, to będziemy mieli siłę nośną, tak? I tutaj będzie nas nosić do góry. Tu widzimy, jak to wygląda w przekroju bocznym. I mamy trzy stany, tak, rozwoju komina termicznego. Najpierw mamy taki stan rozwoju. To jest, powiedzmy, od godziny 10 zaczynają się tu rozwijać te kominy termiczne, więc powiedzmy, że to jest taki stan na godzinę 10. Tak, czyli mamy najpierw noszenie od ziemi, ale u góry jeszcze tak silnego noszenia nie mamy. I nie mamy też duszeń, to też jest ciekawe. Te czerwone kreski oznaczają brak duszeń, czyli tutaj tylko przy ziemi mamy największe noszenia. Później mamy stan rozwiniętego kominu termicznego i to jest coś, co będzie nas dotyczyć, bo to jest właśnie około godziny już po 12, więc będziemy mieli taki komin, gdzie wszędzie mamy silne noszenie w środku, ale mamy też na obrzeżach bardzo silne duszenie, więc tak wygląda tutaj komin rozwinięty i później około godziny może 18-19, jak już następuje rozpad komina termicznego, to mamy tylko noszenie w górnych tutaj warstwach komina, a przy ziemi już noszenia nie mamy, za to mamy duszenie wszędzie, co najgorzej. Także też upewniamy się, że tutaj spoilery mamy schowane, czyli tutaj regulujemy to tak jak ciągiem w samolotach, czyli page up, page down. Tak, page down podnosi, ale tutaj sobie to schowajmy. Upewniamy się, że mamy tutaj zatrzaśnięte klipsy dla tutaj tej owiewki, że jest to pozamykane. Tutaj wajcha w prawo też jest, która ma wyrzucić nam tutaj owiewkę, jeżeli dam ją w lewo. Więc wszystko jest pozabezpieczane. Włączmy sobie teraz jeszcze tutaj zasilanie. Ja tutaj wystartuję z wyciągarki. Nie będziemy tutaj używali samolotu, bo to działa w trybie multiplier. Więc mamy też opcję wyciągarki, która nas wyciągnie bez potrzeby łączenia się z multiplier, bez potrzeby tutaj angażowania drugiej osoby, która by sterowała takim samolotem i nas tutaj wyciągnęła w powietrze. Z tym, że wyciąganie przez samolot jest o tyle, ma taką zaletę, że no możemy wyżej po prostu wylecieć, tak? Ten samolot może nas dużo wyżej wynieść niż wyciągarka i no i możemy się wtedy sami odpiąć w odpowiedniej wysokości i no być już dosyć wysoko. Na z wyciągarki to zbyt dużo się, no zobaczymy, tak? Dużo tutaj wysokości nie zrobimy, ale jeszcze nastawmy sobie wysokościomierz, bo tego nie zrobiłem. Dajmy pogoda, tu było 1022 hektopaskali, więc ustawiamy 1020 raz 2. Tak, i teraz mamy prawidłowo ustawione wysokościomierz. Ja w poprzednim odcinku zrobiłem to nieprawidłowo, bo ustawiłem 1018, ale to no, moje przeoczenie było. Dobra, teraz powinno być prawidłowo 1022. Możemy się też upewnić, że tutaj wysokość z GPS-a nam pokazuje 606 metrów. No my mamy troszkę mniej, mamy niecałe 600. No jest troszkę rozbieżność, ale nie jest aż taka duża, więc myślę, że jest ok. A jeszcze może sprawdzę stery. Ok, tylko widzę, że w jakiś dziwny sposób załącza mi się
Speed break im się załączyły, dobra. Tak, stery działają. Tutaj nie widzę orczyka, tak. Pedały orczyka też pracują, dobra. No dobrze, wystartujmy w końcu. Daję teraz Ctrl W i wyciągarka od razu nas wyciąga. No i tutaj ostro idziemy w górę i bardzo dobrze. Widzimy, że Accessor jest podłączony, od razu pokazuje naszą pozycję, także wszystko działa. I linka została zerwana. Znaczy zerwana, no po prostu odczepiona. Nie, że się zerwała. I... No i w sumie mamy na wprost chmurę, zobaczmy. Zobaczmy pod tą chmurą. Czy będziemy mieli noszenie. Na razie jest spokój. I właśnie mamy buczenie, co nam informuje wariometr, że po prostu tracimy prędkość, metr na sekundę. Niecały. O, jest coś, chyba coś będzie. Mamy duszenie, czyli jesteśmy na obrzeżach komina i mam nadzieję, że wlecimy w strefę noszenia. No, duże to duszenie. To też oznacza dużą siłę nośną w takim kominie, jaki też duże noszenie jest. O, i mamy noszenie, tak? I mamy taki dźwięk pikania charakterystyczny. Bardzo silne noszenie. 5 metrów na sekundę, także pod takimi dużymi chmurami właśnie dobrze jest szukać noszeń. I dobrze też zwolnić wtedy prędkość, tak? Żebyśmy wykorzystali maksymalnie czas pobytu w tym centrum komina. Dobrze, siła spada, więc ja troszkę zacznę wykręcić. Pokręćmy troszkę kółka. Tak, mamy już obrzeże, bo mamy duszenie. Turbulencja też jest, bo wariometr strasznie. O, teraz mamy silne duszenie. No, czyli to, co żem zyskał, teraz tracę, tak? I wylecieliśmy z komina, tak? Wskazówka się uspokoiła, ale znowu mamy turbulencję, więc mamy obrzeże komina. No i tu jak kręcimy kółka, to aplikacja przełącza się automatycznie w takiego asystenta krążenia właśnie, żeby nam pomóc złapać komin, co też jest bardzo fajne. I tu widzimy na dole wypełnienie kręgu. Im ten krąg się wypełni tym niebieskim wzorem, to znaczy, że mamy tam siłę nośną. I, no i że właśnie wycentrowaliśmy się prawidłowo w kominie. Po tym możemy to poznać. A jak przestaniemy krążyć, przestaniemy robić zakręty, to wraca aplikacja do trybu po prostu mapy. No i mamy piękne noszenie znowu. O, i tutaj też w aplikacji na zielono widzimy, kiedy nas ładnie nosiło. Więc po tym możemy też poznać, że tu mieliśmy noszenie ładne. Może dam pauzę, bo się dużo dzieje, a chciałbym wam pokazać tutaj właśnie tą aplikację. Jak tak, jak wykonujemy kręgi w lewą stronę, to widzimy naszą pozycję tutaj po prawej stronie i po prostu tak wykonujemy w lewo, czyli tutaj po łuczku sobie krążymy. A ta aplikacja tutaj nam aktualizuje nasze noszenie, czyli naszą prędkość pionową. I ona się tutaj, ta prędkość pionowa odrysowuje tutaj za nami, tak, aktualizując stan noszenia w kręgu. No i zasada jest taka, że jeżeli takie wybrzuszenie, tu mam takie duże wybrzuszenie, to znaczy, że tutaj z tej strony mieliśmy dużą siłę nośną i to rzeczywiście się pokrywa mniej więcej, bo tu widzimy te zielone łuczki, gdzie nas dobrze nosiło i to jest właśnie ten obszar. I mniej więcej zasada jest taka, że jak tutaj będziemy kręcić teraz w lewo, to nam się obróci tutaj do pionu. I jak będzie w pionie, to dobrze wtedy, tak tutaj na godzinie 12, o tak to nazwijmy, ten największy odczyt siły nośnej będzie na godzinie 12, to dobrze jest wtedy wyprostować lot. Czyli nie wchodzić już w zakręt, troszkę odczekać, aż podlecimy i dopiero wtedy wykonać w lewo na tą właśnie dużą strefę noszenia. W ten sposób możemy dobrze wycentrować sobie komin, tak, i nim się kręcić dookoła. Więc takie jest nasze zadanie, tak, żeby tutaj, jeżeli chcemy, jak najwyżej się wznieść, tak, czyli ten wykresik wtedy nam się będzie idealnie zamalowywał po kręgu, tak, tymi niebieskimi, no, wzorami, że tak powiem. No i właśnie bardziej mamy tutaj tak zarysowanie, im bliżej krawędzi tego koła, to znaczy, że tu było najsilniejsze noszenie, tak? No i to właśnie to daje ta sytuacja, że tu mieliśmy silne noszenie, tu już nie mieliśmy noszenia, więc tutaj już no, nie mamy zamalowania, więc tak to należy mniej więcej czytać. I
Wracamy do szybowania. No w tej chwili mam duszenie, tak? Tu mamy duszenie, więc jestem za daleko. Ucieknijmy stąd z ciaśniejszym zakrętem. O, i teraz na 12 mamy duże noszenie, więc wyprostowujemy. I poczekajmy, aż tutaj właśnie dolecimy do tej strefy noszenia i jesteśmy. I możemy znowu kręcić. No troszkę tutaj może nad prędkością mało panuje. I się rozhuśtałem. No i mamy całkiem ładne noszenie. Nawet 3-4 metry na sekundę było. I znowu duszenie. Jesteśmy na obrzeżach. I znowu widzimy, na 12 zbliża się nam nasz pik. To możemy wyprostować. Możemy teraz wyprostowujemy sobie lot. Poczekajmy, aż tutaj zbliżymy się do naszego piku noszenia. O, już mamy ładne noszenie. No proszę, bardzo silne. No to akurat tryb nam się zmienia, ale możemy ustawić sobie stronę. Może ja to zrobię. Dodajmy sobie nową stronę. Konfiguracja to było, system, ekran, strony. Tak, dodaliśmy sobie wcześniej sztuczny horyzont. Ja sobie jeszcze dodam kolejną stronę. I to będzie nie mapa, tylko asystent krążenia. Tak, żeby on się nam zawsze wyświetlał. Możemy tak sobie zrobić. No i dobrze, dajmy zamknij. Zamknij. I teraz dajemy w prawo. No niestety sztuczny horyzont mi się nie wyświetla. To niedobrze. A, nie krążysz, to też nie wyświetla. No dobrze, to jak nie krąży, to i tak nic nie zobaczę. To chyba nie ma sensu, to tylko w krążeniu. Ale tu widzimy też, mamy odczyty metry na sekundę, ile mamy. To też jest dobre, bo na tym małym wykresie tego nie pokazuje. Ale dobrze, może na razie zobaczmy ten widok, jak on wygląda. Dobrze, zacznę skręcać. Mamy piękne noszenie. I jest już duszenie. Dobra. Okej, okay, mamy nasz wykresik, bo zaczęliśmy dłużej krążyć, on się automatycznie włącza. No i tu nie mamy noszenia, nic nam nie zamalowuje, tu już zaczęło coś pikać, więc nam zamalowało. Ale dalej dusi. Dalej dusi. Ok, jest noszonko, troszkę tutaj pikło. Dobrze, to może wyprostuję troszkę, zobaczmy te noszenie, żebyśmy złapali. O, tu już ładnie nosi. Już mamy plus 4, pięknie. Także tam pięknie zamalowało. A już prędkość. Nie panuje nad prędkością niestety, za dużo rzeczy naraz się dzieje. Dobra. Wykręćmy stąd. Tu mieliśmy piękne noszenie, spróbujemy to złapać jeszcze raz. Teraz nas mocno dusi niestety, tracimy co żeśmy nabrali. Okej. Dobra, jest na 12 noszenie, więc wyprostuję. I powinniśmy złapać to samo noszenie. Tak, już to łapiemy. Dobra, prędkość właśnie, warto prędkość mieć, no tak jak teraz, mniej więcej niską, żebyśmy wykorzystali ten czas pobytu w noszeniu. Widzimy też prędkościomierz, nabieramy prędkości. Teraz mamy kilometr wysokości dokładnie. Ale jeszcze powinno rosnąć. Ładnie rośnie. 100 metrów żeśmy nabrali. Zacznę wykręcać, bo chyba zaraz będzie koniec. Koniec komina. Tak, mogłem wcześniej wykręcić. Zobaczmy może widok mapy. No w sumie ciągle latam nad nowym targiem, nad lotniskiem. No i tak, właśnie generowanie się termiki zależy też od podłoża, tak? To też jest ważne. Tutaj myślę, że doświadczeni tutaj szybownicy już mniej więcej wiedzą w ogóle po terenie i po podłożu, gdzie mniej więcej można szukać termiki. No i na przykład jak mamy miasta, asfalt, to się dobrze nagrzewa, tak? I wtedy może generować nam dobre prądy noszące.
Na przykład z kolei woda to w drugą stronę, tak? Nad wodą nie szukamy termiki. Woda nam pochłania energię i nie oddaje jej do powietrza, więc tam są najgorsze warunki do szybowania. No i oczywiście jeszcze mamy grzbiety gór, tak? Tam też możemy złapać wiatry żaglowe, czyli powietrze, które odbija się od gór i tak podnosi się wtedy do góry. I tam też możemy łapać dobre noszenie. Dobrze, mamy teraz znowu piękne noszonko. No i tak sobie krążąc, jak złapiemy, no ja nie mogę dobrze się złapać, tak, bo ciągle gdzieś wpadam w to duszenie. Jak się dobrze wycentrujemy, żeby mieć ciągle noszenie, tak, to będzie idealny stan, będziemy mogli wznieść się bardzo wysoko. Bardzo szybko nabierzemy po prostu wręcz nawet kilometr, dwa wysokości i no wtedy możemy właśnie uzyskać na tyle wysoką, no, wysoki pułap lotu, że możemy przeskoczyć do innego komina, tak? Jeżeli chcemy właśnie wykonać przelot po jakiejś trasie, tak? No ale ciągle wpadam w strefę duszenia, co właśnie jest niekorzystne, bo co nadrobię wysokość, to ją stracę. I właśnie to jest też feler silnych kominów, że mają też silne duszenia. Więc no... Może teraz wyrównam trochę. Tak, jest noszenie. Bardzo silne było. Troszkę prędkość zredukuję. Dobrze, zacznę wykręcać, bo pewnie zaraz tak już termika słabnie. I trzeba stąd spadać, że tak powiem. O, rośnie. I też jeżeli chodzi o wariometr, to czego nie mówiłem, ten wariometr troszkę się różni od takiego wariometru w samolocie, bo ten wariometr ma jeszcze coś takiego jak kompensację na prędkość. To znaczy, że nas nie obchodzi to, że unosimy się, bo na przykład rozpędzimy szybowiec i zadrzemy nos do góry, no to wtedy nabierzemy wysokości, ale nam nie chodzi o takie nabieranie wysokości, bo my tu nie mamy silnika jak w samolocie, tak? Więc takie nabieranie wysokości nas nie interesuje, bo co z tego, jak nie będziemy mieli noszenia, to i tak zaraz będziemy spadać i tą prędkość tracić. Więc nas tutaj interesuje tak, wskazywanie wariometru tylko wtedy, jeżeli rzeczywiście mamy termikę, tak? I to noszenie nie wynika z nabrania prędkości, tylko wynika z tego, że rzeczywiście termika nas unosi. I dlatego ten wariometr no, ma w sobie taką kompensację. Ojoj, co to za skok był? Bardzo szybko się rozpędziłem. No dobrze, za nami było dobre noszenie. Spróbuję to jeszcze znaleźć. Może go podtrzymuję do góry, bo rzeczywiście ciągle mi mocno ucieka w dół i chyba za mocno wykręciłem. No dobra, jesteśmy w duszeniu, także słabo. No ciągle mam tą wysokość ponad kilometr, tak? Także no jeszcze słabo mi idzie złapanie komina termicznego. Jakby złapanie jego środka, tak? Jego centrum, żeby kręcić się wokół niego idealnie. No może nie idealnie, ale na tyle idealnie, żeby ciągle no, nie wylatywać w tą strefę duszeń, bo no, na tym zawsze tracimy. A wyprostujmy teraz trochę może. No tu jest jakaś chmura, o, są jakieś chmury nad nami. Okej, coś nosi. Jest duszenie, więc jest obrzeże komina. No, oczywiście też trudność jest w tym, że mamy wiatr, tak? I ten wiatr powoduje, że ten cały komin razem z chmurą się nam przesuwa. Więc to nie jest tak, że zawsze znajdziemy w tym samym miejscu tą termikę. No teraz mamy piękne noszenie znowu nad tą chmurą. Bardzo duża chmura. No duża jak na kumulusa.
Dobrze, ucieknijmy w lewo. Zobaczmy. No i mamy duszenie. Może trzeba było w prawo uciec. Ale dobrze, coś nosi. Także kilometr i 100 metrów jest. I tu może spróbujemy wlecieć jeszcze raz w tą strefę, gdzie mieliśmy tutaj jakieś noszenie. Tylko tutaj ciaśniej by trzeba było wykręcić. Okej, tu powinno być jakieś noszenie. Ostatnio było. Zobaczmy, czy będzie. Na razie jest duszenie bardziej. Więc chyba tu wyprostuję. Może polecimy nad tą chmurę. No tak, na krawędzi jesteśmy duszenia, a noszenia. No dobra, teraz nas bardziej dusi. Okej, coś tam chce nosić, ale jednak dusi. Niedobrze. Dobrze, mamy komin. A odejdę tym razem w prawo. W prawo jeszcze nie krążyłem. Znowu mamy piękne noszenie i zobaczmy, jak tutaj będzie ten komin wyglądał. No pięknie jest, jest pięknie teraz. O, jeszcze piękniej. Także pika nam tu bardzo ładnie. Możemy się tu pokręcić. Dam na razie pauzę. Tutaj tą niebieską kropką, prawdopodobnie z tego, co wyczytałem, to nam sugeruje, gdzie jest centrum komina, tak? To też może być pomocne. Nie wiem, czemu to się przesuwa. Może dlatego, że dałem pauzę. No nie, przesuwa się, bo właśnie tak, tu mamy piękne noszenie, to może dlatego on tu wykrywa, że jest centrum, więc to by się zgadzało. My mamy kilometr 700 metrów już wysokości, także pięknie tu możemy w kominie nabrać tej wysokości. Chyba rzeczywiście złapałem dobrze ten komin, bo ciągle jestem na wznoszeniu. Teraz chyba za bardzo się oddalę. Okej, pięknie. Ciągle jestem w kominie. No także chyba udało mi się go wycyrkulować w miarę. Także widzimy, że ciągle jest tutaj zamalowywane kółeczko w miarę regularnie. No i tracę już widoczność tracę, bo jestem w chmurze. Albo blisko chmur. A to niedobrze, bo nie mamy tu sztucznego horyzontu. I wtedy często tracę orientację, gdzie jest horyzont. Jedyny wskaźnik to kompas po prostu, czy nie skręcam.
No okej, nic nie widzę. Ale dobra, kręcimy tutaj. No proszę, już mam 2 km i 300 metrów. Także złapaliśmy pięknie komin. Teraz troszkę słabnie. Dobrze, przestanę się tu kręcić, dam na razie pauzę i przejdźmy do aplikacji. Ja tutaj, no tu możemy zobaczyć, jak pięknie złapałem ten komin. On się chyba tutaj ciągle w nim podążałem, ale zobaczmy, czy dolecimy teraz do innego lotniska i po prostu tam już wyląduję. Żeby nie przedłużać też tego filmu. Ej, jak to zmienić? Aha, dobra, musi się samo zmienić. Dobrze, to muszę odpauzować i troszkę polecieć prosto, tylko nic nie widzę. Dobrze, mniej więcej chyba trzymam poziomo skrzydła, tak, i odlećmy sobie. O, jesteśmy w trybie mapki. Dam sobie pauzę. No i teraz widzimy, że tak, tu mamy ustawienie na nowy targ. Na nowy targ dolecę bez problemu, będę miał jeszcze 1141 metrów. Spokojnie też dolecę na to lotnisko i na to lotnisko do Krakowa. Na razie nie dolecę, ale jestem już dosyć blisko, żeby tam dolecieć. A, tylko jest jeszcze kwestia, czy FlyGear ma te lotniska w swojej bazie. LZKZ. A to nie będzie to. To będzie bardziej tutaj. LPRZ. Tu mamy kod ICAO. Nie mamy kodu ICAO. Tu jest Jasionka, Mielec. No to niestety, ale nie mamy tych lotnisk, bo tak, tu mamy Balice, czyli to lotnisko w Krakowie bardzo daleko, a te powinny być tutaj bliżej. No szkoda, do Krakowa jeszcze nie dolecę. Chyba, tak, tu nie mamy zielonej obwoluty. Możemy dać właśnie leć tu, tak, Kraków, leć tu. No i brakuje nam dosyć sporo, chociaż na Macridim 0 dolecę. Więc mogłoby się udać. Nie dolecę na Macridim 3,3 metra na sekundę. No, FlyGear nie ma wszystkich lotnisk. To jest feler. Chociaż do Krakowa jest daleko. Nowy targ. Leć do. Dobrze, może spróbuję wylądować na nowym targu, tylko będę musiał teraz mocno moją wysokość po prostu zredukować. Dobrze, spróbujemy gdzieś wylądować. Szkoda, że nie mamy pobliżej innych lotnisk. Nowego Sącza nie mamy. Tu bym chciał dolecieć, ale no nie dolecę. Pobiedników wielkich też nie ma we FlyGear. No, lotnisko jest za nami. Mamy też piękny akwen wodny. No i pamiętajmy, żeby nad wodą raczej nie szukać termiki. No i tutaj też używam wersji FlyGeara, wersji deweloperskiej, gdzie możemy sobie zastosować fotoscenerię, więc tutaj oczywiście pobrałem sobie fotoscenerię i możemy podziwiać dosyć ładne widoki w okolicach nowego targu.
Nie mogę lotniska dojrzeć. Tak, także użyłem sobie spoileru, żeby teraz wytracić prędkość. A, to lotnisko może by było, bo ja widzę, że tutaj tutaj Flygear, aha, pokazuje to lotnisko, ale przy bardzo dużym zbliżeniu. Kurczę, to może są tam te lotniska. Tak, one są, tylko ich nie widać, jak się oddali. Ajajaj. No dobra. Czyli troszkę źle powiedziałem, możliwe, że te lotniska tutaj Nowy Sącz, tak? Że one są we Flygear i mogłem się na nie skierować jednak, niż tutaj wytracać prędkość. Ale coś tu wizualnie nie mogę go zlokalizować, tego lotniska. No, trochę przegiąłem. Przegiąłem z tym hamowaniem, bo chyba nie dolecę. No, panie, chowaj mi to. Zacięło się coś. Pamiętajmy też, że mamy skrót klawiszowy Ctrl-U, który nas tutaj uratuje, gdy no, będziemy mieli zderzenie z ziemią, więc możemy wtedy nabrać 1000 wysokości, tak po prostu zrobić przeskok i w ten sposób się uratować, no i po prostu sobie szukać dalej termiki, tak, sobie szybować dalej. Bez potrzeby tutaj powrotu do ziemi i startowania od nowa. No okej, teraz tak, Exisor pokazuje mi, że mam niedolot. Brakuje mi 180 metrów, żeby dotrzeć do nowego targu. Po prostu przegiąłem z tymi hamulcami aerodynamicznymi, za długo je trzymałem. Ale pamiętajmy, że w ustawieniach, co pokazywałem w pierwszym odcinku, mamy 300 metrów bezpieczeństwa, więc wiedząc to, wiem, że dolecę, tak, i będę tam miał jeszcze 120 metrów zapasu nad lotniskiem. A gdzieś za bardzo zbaczam w lewą stronę.
Tam będzie to lotnisko. Ja nie mogę zlokalizować tego lotniska. A, tu jest. No tak. Ta brązowa krecha. Okej. Okay. Człowiek ślepy. Dobra. Zobaczę, czy mi teraz działa. Tak, działa mi page up, page down. Coś mi się czasami zacinało. Teraz działa, dobra. No więc powinniśmy spokojnie dolecieć. To nam pokazuje, że mamy niedolot 170, ale mamy plus 300 jeszcze zapasu, więc powinno być ok. Widzimy próg pasa, spróbujemy tutaj podejść. Będziemy właśnie pod wiatr lądować mniej więcej. No mniej więcej. Teraz jestem bardziej idealnie pod wiatr, ale może lepiej by było na tym krótkim lądować. Ale będziemy mieli też więcej pasa. Chociaż tutaj szybowiec dosyć szybko wyhamowuje. Nie ma tutaj problemów z długością pasa. No jestem jeszcze dosyć wysoko, mam nad terenem 220 metrów. Użyjemy sobie troszkę spoilerów, wysuńmy trochę, żeby tutaj wytracić jeszcze wysokość. No, myślę, że jeszcze bardziej możemy wysunąć spoilery, dam na maksa na razie. Tak trochę z doskoku z boku spróbujemy go posadzić. Dobrze, i dajemy na siebie. I na siebie troszkę na siebie. I siedzimy pięknie. O, i bardzo szybko wyhamowuje, także tutaj nie potrzebujemy dużego pasa. Także tak się tutaj prezentował mój lot szybowcem. Wyłączmy może to obuczenie. Wyłączmy prąd. O, cisza i spokój. Także no, bardzo fajnie jest używać właśnie sobie tej aplikacji Exisor, która nam bardzo pomaga tutaj w szukaniu termiki. Widzimy też nasz ślad, jak tu sobie krążyłem i lataliśmy. Widzimy też, gdzie były centra termiki, co też nam pomaga. No także bez tej aplikacji no, mogłoby być ciężej, tak? Tutaj naprawdę bardzo fajnie to pomaga. No faktem jest też, że tutaj latałem wiele godzin wcześniej, no wiele, może niewiele, ale tam no, z 5-10 godzin latałem szukając tych termik. To nie jest też łatwe zadanie. Często też no, spędziłem, nie wiem, lecąc 3 godziny i zawsze pudło, tak? Nie ma termiki, nie ma termiki. Więc wtedy no, ja się ratuję po prostu klawiszem Ctrl-U, który nas po prostu podnosi do góry i tyle. Możemy nawet tak wystartować, tak? Mógłbym nawet teraz wcisnąć Ctrl-U, na przykład to sobie zrobię i jesteśmy w powietrzu, tak? I możemy sobie lecieć dalej. Także nie potrzebujemy nawet używać wyciągarki czy samolotu i też możemy sobie szybować. Także ogólnie polecam, bardzo fajnie jest tutaj się pobawić, a dzięki tej aplikacji Exisor jeszcze jest to troszkę łatwiejsze wyszukiwanie tych termik. Także to tyle będzie, jeżeli chodzi o szybowce. Jak coś, to może wrócimy do szybowania, może innym szybowcem. To jeszcze się okaże, ale ten cykl o szybownictwie na razie uważam za zamknięty. Także dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, cześć Wam!